malował tymi sierpami. Niesamowity pojedynek. Brawa, brawa, brawa. Ludzie wstają. Zawodnicy kategorii średniej, fantastyczne warunki fizyczne. 1,90 m, tak, to naprawdę rzeczywiście jest imponujące, ale nie będzie miał żaden z nich przewagi zasięgu, przewaga doświadczenia po stronie Ślepowrońskiego. Dużo porażek, ale nawet z porażek można wyciągać wnioski, zwłaszcza, że walczył przecież z Krzyśkiem Jotko, przegrywał także z Pawłem Żelazowskim, a to są już nazwiska, które coś znaczą w polskim MMA. Białe spodenki, Sylwester, Borys Czarne, Oskar Ślepowroński. A szybciutko sklinczował ten pojedynek Sylwester Borys, będzie chciał szukać parteru. O, ma się z kim rozwijać w Arachion MMA Olsztyn. A w zasadzie w każdej płaszczyźnie. Stara się Ślepowroński w tej chwili zbić te ręce Borysa. Nie udaje się, dlatego że klamra jest już zapięta i teraz jest to siłowanie. Teraz jest ta próba znalezienia tej chwili, kiedy można wykorzystać brak równowagi rywala i zmusić go do parteru. Udało się przekręcić, ale szybciutko Borys wraca pod siatkę. Dobra kontrola głową rywala. To jest dosyć istotny element przy tej walce, przy siatce. Widać, że sporo osób Borys poświęcił, aby ten element trenować. Ale rozerwał ten klincz lewym sierpem. Teraz troszeczkę pomachali w powietrze, ale ten lewy sierp był świetny. O, trafił teraz na, podaje się takim prawym, prostym. Oskar Ślepowroński, zawodnik z klubu TNT, a Kobyłka. No i walczący z odwrotnej pozycji, co być może dla Borysa może stanowić jakiś problem. Jest klincz, jest wszystko przy siatce, jest zapięta klamra już na rywalu. Teraz tylko trzeba, tylko jaż wykorzystać do tego, aby rywal znalazł się w parterze. Na razie Ślepowroński broni się znakomicie. Nie ma problemów Borys z wciskaniem rywala w siatkę, ale jak na razie z tego nie korzysta, znów będzie chyba rozrywał ten klincz. Starał się Ślepowroński sięgnąć głowy Borysa kolanem. A z taką dużą łatwością udało się zapiąć ten tajski uchwyt. No, pracuje cały czas Sylwester Borys, aby no, przygotować sobie sytuację. Jest łokieć na rozerwanie, ale tak trochę bez przekonania. Świetny lewy, znów kontruje Borys i teraz tym podbródkowym także jest szansa, ale Ślepowroński w tej bijatyce trafił prawy. Trafił Ślepowroński i od razu idzie za ciosem. Trzyma teraz Sylwester Borys swojego rywala, aby troszeczkę przeczekać. Jeszcze tam na odejściu gdzieś lewy prosty sięgnął głowę zawodnika z Olsztyna. A i teraz będzie miał tutaj Borys troszeczkę problem. Ale zobacz, sytuacja się odwraca. O ile Sylwester Borys na początku nie miał problemu z wciskaniem rywala w siatkę, to teraz to Oskar Ślepowroński jest górą. Uchwyt za jedną nogę, z tego raczej nic nie powinno być, chyba że zahaczy drugą. Nie, wiedział, że to będzie tylko i wyłącznie niepotrzebny wydatek energetyczny, a więc puścił. To powinien Ślepowroński chyba teraz rozrywać ten uchwyt, rozrywać ten klincz. O, będziemy mieli slam! Pięknie! I od razu boczna.
No wydaje mi się, że tutaj Oskar Szczepowrocki powinien rozerwać ten klincz i dalej gdzieś próbować czasami rozwiązać ten konflikt. Dał klincz, jest boczna, są łokcie. To jest podczas gali w Armia Heroes jak najbardziej dozwolone. I oczywiście zamierza z tego Borys korzystać. Stabilizuje sobie jeszcze pozycję. W tej chwili poszedł po lewą rękę, ale chyba bardziej w celu wykluczenia i tego, żeby właśnie swoją lewą podnieść i spuszczać ją łokciem na głowę Ślepowrońskiego. Próbuje tam prawą rękę Ślepowrońskiego Borys teraz wykluczyć i udaje się. To będzie trudna pozycja dla zawodnika z Kobyłki, ale na jego szczęście ręka wraca z powrotem do obrony. No tak, jak starał się wykluczyć prawą, to wówczas miał problem z kontrolą lewej ręki. No ale można jeszcze wcisnąć rywala w siatkę. Czasu jest dosyć, prawie minuta do zakończenia tej rundy. Pozycja doskonała. Trzeba z tego korzystać. Trzeba spuszczać te łokcie na głowę przeciwnika, ale już tego nie będzie. Od razu taka patowa sytuacja. Jest ryzyko tutaj zostawienia nogi, ewentualnie próba jakiegoś klucza. I z jednej i z drugiej strony. I to właśnie teraz będzie skrętówka za Taktarowa. Ale się ciasno. Chyba ten Taktarow w wykonaniu Ślepowrońskiego nie do końca złapany. Co? Skrzętnie teraz wykorzystuje Borys. Kontra i ciosy z góry. I także sierpy, które spadają na głowę Ślepowrońskiego. Sędzia patrzy. Artur Wasilewski rzuca się w stronę zawodników i przerywa ten pojedynek. Niewiele sekund zostało do końca pierwszej rundy. A więc chwalimy Sylwestra Borysa za kontrolę tej walki, kontrolę czasu. No świetnie wykorzystał troszeczkę nieprzygotowaną próbę dojścia do dźwigni na staw skokowy tak zwanego Taktarowa. Ślepowrońskich ciągnął, to zapomniał całkowicie o obronie. Podniósł pozycję Sylwester Borys i skończył to naprawdę ciężkimi ciosami w parterze. Druga walka i drugie zwycięstwo. Świetnie zaczęła się ta gala. Miał swoją szansę w tym pojedynku Oskar Szczepowroński, ale nie wykorzystał te ciosy, które dochodziły i wstrząsnęły dosyć mocno zawodnikiem z Olsztyna. Mogły tutaj dać mu zwycięstwo. Proszę Państwa, więc w kategorii wagowej 84 kg zmierzyli się Oskar Szczepowroński z klubu Tietni Kobyłka i Sylwester Borys z klubu Arachio MMA Olsztyn przez TKO w rundzie pierwszej. Zwycięża Sylwester Borys. Wielkie brawa. I teraz pani Anna Wasilewska, lider Warszawy. Wielka radość, kapitalna rzecz u siebie, tutaj w Olsztynie, dużo publiczności, wymagający rywal, który tych walk miał przecież 7 razy więcej niż Sylwek Borys, a jednak jest zwycięstwo i czekamy. Średnia kategoria przy 191 cm to jest naprawdę duża sprawa. No do tego dodajemy jeszcze naprawdę bardzo dobre przygotowanie techniczne. Wrócił naprawdę z dalekiej podróży Sylwester Borys, aby tutaj odnieść Sylwester drugie Borys zwycięstwo. Ze mną. Ciężki ten puchar? Teraz ciężki. Jak smakuje to zwycięstwo dzisiaj? No bo przeciwnik to nie byle kto. To jest zawodnik dużo bardziej doświadczony. Ślepowroński krzyżował rękawice chociażby z Krzysztofem Jotko, z Pawłem Żelazowskim. Jak smakuje więc to zwycięstwo? Smakuje podwójnie, ponieważ trenowałem bardzo ciężko w swoim klubie. I to jest jakby taki owoc tego. A że zawodnik był doświadczony, bardziej doświadczony ode mnie o wiele i bił się z bardzo dobrymi zawodnikami, to bardzo mnie cieszy, że sprostałem zadaniu i dałem rady pokonać mojego przeciwnika. Udało się zrealizować tak zwany game plan, czy trzeba było jednak reagować na to, jaka była walka? Nie do końca. Game plan, znaczy nie mogłem tyle zbierać, bo nazbierałem troszeczkę, ale dzięki Bogu wygrałem i to mnie bardzo cieszy. Ale nie spodziewałeś się chyba zwycięstwa w pierwszej rundzie i to przez TKO. Jaki rywal postawił dzisiaj warunki? Czy się nie spodziewałem? Chciałem skończyć to w pierwszej rundzie. Naprawdę chciałem skończyć to w pierwszej rundzie, się udało, dziękuję. I tyle. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Zapraszamy na krótką przerwę. Proszę Państwa, zwycięzca pierwszego pojedynku, Sylwester
Trener Borys. Arachion, MMA, Olsztyn, Wielkie Nawa. Osiemnaście lat. Michał Boduszek. A słyszeliśmy, jak Jacek Lenartowicz reklamował ten amatorski rekord Michała Boduszka. Zobaczymy, czy zawody amatorskie będą wpływały na doświadczenie już bezpośrednio w klatce. Paweł Celiński, a to ten zawodnik w białych spodenkach, Michał Boduszek w czarnych. Oczywiście ta możliwość trenowania, udziału w sparingach, walkach, wymiany doświadczeń z tymi rewelacyjnymi zawodnikami z Arachionu Olsztyn-Celińskiego stawiają w roli faworyta i on ruszył mocno do przodu. Ale już czepił się do swojego rywala. Oj, Boduszek świetnie skontrował to Paweł Celiński. Bardzo szybko, zaledwie 30 sekund potrzebował Celiński, aby mieć rywala na plecach. Mieć go także pod siatką. W tej chwili jeszcze przesuwa tę pozycję, aby wepchnąć głowę Boduszka w siatkę. Świetnie skontrował, od razu zajął półgardę. Dobra pozycja, wiele, wiele jeszcze czasu w tej pierwszej rundzie, aby tutaj sobie naprawdę wypracować dobrą pozycję. Mówiłeś o tych sparring partnerach, którzy mają wpływać na jakość Pawła Celińskiego, ale Michał Boduszek w World Dogs Lubinie też ma okazję trenować choćby z Mateuszem Strzelczykiem, jednym z najlepszych zawodników kategorii średniej, którego zresztą już za tydzień zobaczymy podczas gali Fighters Arena. I z Ireneuszem Cholewą, który także będzie występował podczas tej gali. No zobaczmy, jak będzie rozwiązywał tę sytuację. Ma kapitalną pozycję. Oczywiście Boduszek stara się w tej chwili stworzyć pasywność tego pojedynku, ale to, co będzie dalej się w nim działo, zależy przede wszystkim od Celińskiego. Jednym z etapów przygotowań do tego pojedynku Pawła Celińskiego był wyjazd do London Shoot Fighters. Zresztą tam z Arachionu więcej zawodników wybrało się, aby doskonalić swoje umiejętności właśnie na Wyspach. Stara się lewą rękę w tej chwili uruchomić Celiński, żeby przynajmniej od czasu do czasu, bo to jest taka dobra pozycja, żeby właśnie tą lewą ręką zadawać ciosy, ale oczywiście Boduszek o tym doskonale wie i dlatego próbuje paraliżować tę lewą rękę Celińskiego, ale parę razy już zebrał i to mocno. A próbuje krótkim lewym sierpowym porozbijać rywala. Kwestia czasu, kiedy ta obrona Boduszka będzie słabła, jeżeli będzie obrywał, a wydaje się, że tak to będzie wyglądało, to ten opór będzie z każdą minutą coraz mniejszy. Nie śpieszy się Celiński, wie, że ma jeszcze dużo czasu, aby tutaj z tej półgardy naprawdę wymyślić coś bardzo fajnego. Ale też z drugiej strony Boduszek nie zostawia mu tak dużo miejsca, żeby te ciosy robiły jakieś większe wrażenie poza takim konsekwentnym, delikatnym rozbijaniu nosa. Widzimy, że już tam krwi troszeczkę pojawiło się w tym narożniku. Tak, taki charakterystyczny i schematyczny sposób. Najpierw żebro oczywiście, żeby ręka lewala powędrowała w dół, a później natychmiast ciosę w głowę. No i w związku z tym Artur Wasilewski nie ma powodów do tego, aby podnosić tę walkę. A przed chwilą jeszcze Paweł Celiński przypomniał sobie, że jest możliwość zadawania ciosów łokciem, z czego skrzętnie skorzystał. Dobra, konsekwentna praca tym lewym sierpowym. Oczywiście nie są to ciosy, które tutaj znokautują, ale mogą spowodować, że Michał Boduszek popełnił jakiś błąd. Czy wystawi gdzieś rękę, czy szyję na jakieś poddanie. To jest dobra pozycja dla Pawła Celińskiego. W dalszym ciągu w ten sam sposób. Nie tylko punktuje tymi ciosami, ale także osłabia odporność swojego rywala. Rozbija go, zmiękcza. Sprawia, że Boduszek traci wiarę w to, że jest w stanie w ogóle zmienić tę pozycję, bo tak jak ułożyli się po 30 sekundach, tak leżą do tej pory. O, zdecydowana przewaga w tej rundzie Pawła Celińskiego. Jeszcze 60 sekund do zakończenia. Nie sądzę, aby tutaj wydarzyło się coś naprawdę spektakularnego. Raczej chyba tutaj Celiński konsekwentnie będzie dążył do tego, aby jeszcze troszeczkę porozbijać reprezentanta War Dogs Lubliniec. No i zobaczymy zaraz, czy weźmie przykład Sylwka Borysa i także tuż przed zakończeniem rundy nie zdecyduje się na atak zdecydowanie bardziej dynamiczny i niebezpieczny dla rywala. A coraz częściej korzysta Celiński z łokcia i to jest bardzo dobra decyzja. I zła wiadomość dla rywala.
A wydaje mi się, że troszeczkę jednak tutaj Poduszek zapasywnie w tej półgardzie. Nie ma próby odzyskania gardy. Teraz dopiero w końcówce znalazł miejsce. No i teraz będzie naprawdę bardzo interesująco, czy pokusi się Poduszek o jakąś próbę poddania. Raczej nie, dlatego że czasu na to zabraknie. Poza tym widzą Państwo, głowa wepchnięta w siatkę, a zatem pewnie niewiele będzie można zrobić. Pierwsza runda za nami, zdecydowanie dla Pawła Celińskiego. No i to myślę, że spokojnie. A przy takiej rundzie można zapisać 10 do 8. Całkowita dominacja przez 5 minut. Kategoria półśrednia, 77 kg. To można powiedzieć, że taki ulubiony styl walki Georges'a Saint-Pierre'a, mistrza tej kategorii w UFC, bo przeleżał 4,5 minuty na swoim rywalu, zadał bardzo wiele ciosów, ale te ciosy prądu nie wyłączyły Michałowi Poduszkowi, natomiast przewagę punktową zyskał ogromną. No, będzie miał troszeczkę teraz pracy Katman tej goli, a Vahan Petrosyan. O, przestrzelił tym prawym cepem, ale lewy sierpowy trafił i spowodował, że musiał tutaj Michał Poduszek troszeczkę pomyśleć nad zmianą taktyki. Świetnie. Mocno szarpnął, prawda? Dobrze wyczuty balans rywala i troszeczkę siły fizycznej pomaga tutaj dokręcić tego typu kontry. 60 sekund przerwy, a zatem już w tej chwili sędzia powinien usuwać z narożników sekundantów. Białe spodenki Celiński, czarne Poduszek. Runda numer 2, kategoria półśrednia, 77 kg. Kolano, ale od razu odepchnął go Celiński i w tej chwili podebrał głowę. To widać, że siłowo tutaj Celiński naprawdę dominuje nad swoim rywalem. Jest łapany uchwyt, ręka, głowa. A czy zdecyduje się tutaj Celiński, aby próbować dociągnąć gilotynę? Chyba nie, bo czujny jest w defensywie Michał Poduszek. Próbował Celiński obejścia, nie udało się, a więc wrócił znów do tej bezpiecznej pozycji. No ale zapewne długo tak nie będzie to trwało. Szuka miejsca. Gdzieś tam Celiński w głowie pewno ma teraz setkę pomysłów, jak rozwiązać tą pozycję. Czy iść za plecy, czy może spróbować jakiegoś poddania, czy podnieść walkę do góry i zaatakować kolanem, ale teraz mało brakowało, aby Poduszek przechwycił nogę Celińskiego. Bez żadnych problemów. Zawodnik z Olsztyna jednak wciska swojego rywala plecami w siatkę. Już w tej chwili podebrał obie nogi, więc dlatego ręka Poduszka powędrowała niżej, aby ten uchwyt uniemożliwić i jak na razie się udało. No, obronił się teraz naprawdę bardzo ładnie Michał Poduszek, łapiąc ten podchwyt. Kaczenie, jest kaczenie i proszę. Świetnie zrobił to zawodnik z Lublińca. No i teraz tak, trzeba przekręcić szybciutko Celińskiego pod siatkę, aby tam miał bardzo mało miejsca do pracy w parterze z pleców. Czasu ma mniej niż jego rywal. Tamten miał 4,5 minuty, tutaj po 1,5 minuty tej rundy. To Poduszek znalazł się w pozycji lepszej, ale też w tamtym przypadku, w tej pierwszej rundzie, widzieliśmy półgardę. Tu jednak obie nogi Celińskiego zapięte na plecach rywala, ale łokciami można popróbować troszeczkę. No i trzykrotnie zdzielił teraz Poduszek Celińskiego o tym lewym łokciem. Ten od razu przechwycił tą rękawę, więcej ciosów nie przyjmować. Czy będzie atakował z pleców? Jest rozpięta garda, skręca się tam, mimo że ta siatka przeszkadza Celińskiemu. Ale wystawił głowę na lewy cios. Chętnie skorzystał z tego Poduszek, zadając dwa ciosy. Świetnie Celiński, niebezpiecznie odwrócił się plecami do swojego rywala. Trafia Celiński w tej chwili dwa razy bardzo mocno i chyba oszołomił przeciwnika. Ale przykleił się do niego naprawdę bardzo ciasno Michał Poduszek i będzie próbował teraz znaleźć sobie pozycję przy siatce. Biodra skontrolowane. Czy skontroluje za chwilkę plecy? Podpowiedzi są oczywiście takie, że trzeba wstać. Natomiast Celiński no, został ułożony w tej chwili przez Poduszka na plecach i został ułożony pod siatką. I to w dodatku półgarda. Osoba najlepszego polskiego zawodnika MMA, Mameda Khalidowa i jego trenera.
A Pawła Derlacza tutaj gdzieś nie zdeprymuje. Na zawodnika z Lublińca, który słucha cały czas tych podpowiedzi. Ale oczywiście może wyciągać wnioski również z tych podpowiedzi dla rywala. Wyprzedzać myśli Celińskiego. Taką sytuację już mieliśmy, tyle że na górze był Celiński, a nie Boduszek. No i teraz cały czas szukamy analogii tej kategorii półśredniej. Kolana w tej pozycji to również George St-Pierre i ten pojedynek z Mattem Serą, który dał mu mistrzostwo. Wszystko prawda, tylko raczej do GSP porównywaliśmy Celińskiego w tej pierwszej rundzie, a nie Boduszka. Trzeba odrabiać straty. To, co w pierwszej rundzie zostało zapisane na konto Celińskiego, w tej chwili odzyskuje Boduszek. A widzieliśmy przez chwilę jeszcze tam Aslambek Saidow również wspiera swojego klubowego kolegę. Próbował teraz bardzo świetnie takim wychwytem uciekać z zagrożonej pozycji Celiński, ale trzeba przyznać, że Michał Boduszek kontroluje tę pozycję bardzo, bardzo dobrze. Teraz chyba atakuje już duszeniem. No, brakuje tam podkręcenia się do tej anakondy. A wydawało się, że będzie miał wielki problem, że zebrał tych ciosów bardzo wiele w tej pierwszej rundzie, w drugiej także po potężnym ciosie lądował gdzieś pod siatką, a w tej chwili no być może nie odrobił tego, co stracił w pierwszej rundzie, ale ta runda należy do niego. O, zmęczony jest Boduszek, zmęczony jest chyba jeszcze bardziej Paweł Celiński. A trzecia runda przed nimi. A 30 sekund, może jeszcze tutaj ktoś pokusi się o jakąś próbę poddania. Niewiele robi Celiński. Zastanawiam się, czy jest tak zmęczony, już w tej chwili tak osłabiony, czy chce dotrwać tylko do końca tej rundy. Fascynująco powinno wyglądać to trzecie starcie, dlatego że pierwsza runda dla Celińskiego, ale druga dla Boduszka. A widzieliśmy, jak długo tam w tej pozycji żółwia cały czas został, nawet po gongu. Już Paweł Celiński jest potwornie zmęczony i teraz rola naprawdę trudna narożnika Rakionu MMA Olsztyna, by go zmusić do jeszcze wysiłku przez 5 minut. No, życzymy, żeby ta walka zakończyła się jeszcze czasem, bo... To tylko mentalnie chyba, bo co można zrobić w ciągu 60 sekund? Widzimy, zawsze to widzimy, jak trenerzy wsadzają zawodników w tych przerwach, zanim zaczną jakiekolwiek podpowiedzi, mówią oddychaj, przynajmniej te 2-3 mocne oddechy, machanie ręcznikiem, dostarczenie powietrza, te ręce wysoko oparte, aby odpoczywały. No tutaj Paweł Derlacz musi wpłynąć na zawodnika, ma kilkanaście sekund, aby przekonać go do agresywnej walki o zwycięstwo. Ale będzie trudno. Dobra, ta druga runda wykonała wykonanie Michała Boduszka i mam wrażenie, że zawodnik z Lublińca zachował chyba troszeczkę więcej siły na rundę trzecią, a kto wie, czy rundę decydującą. Za chwilę się przekonamy. Artur Wasilewski już wzywa obu zawodników. Białe spodenki Paweł Celiński, czarne Michał Boduszek. 5 minut, które będą ostatnimi 5 minutami w tej walce. Oj, takim nieprzygotowanym prawym cepem trudno będzie zaskoczyć Michała Boduszka. Wydaje się, że Boduszek będzie chciał minąć się któryś z ciosów Celińskiego i chyba znów pójść po nogi. Wydaje się również, że ten, który zajmie górną pozycję, który wykona obalenie, może wygrać tę walkę. Jest zejście do nóg. Taki jest plan na trzecią rundę Michała Boduszka, ale świetnie skontrolował teraz to wszystko Paweł Celiński i to on jest w dogodnej pozycji. Uczepił się Boduszek nogi, ale musiał puścić, dlatego że Celiński się rozciągnął. Teraz próba zajścia za plecy rywala. Boduszek sprytnie do siatki, żeby tam nie zostawić drogi. Chwycił jedną nogę rywala, jeszcze próba zajścia za plecy, teraz wykonanie Michała Boduszka. I udana chyba, do góry, ma siły, kładzie, układa sobie, ale fantastycznie. Wydawało się, że od razu w dosiad, ale nie, jest półgarda i wpina w tej chwili nogi Celiński, jest na górze. No jest półgarda. W pierwszej rundzie ta półgarda dała mu zwycięstwo na kartach sędziowskich. Zobaczymy teraz. No troszeczkę ponad minutę zajęło chłopakom, aby z powrotem znaleźć się w parterze. Celiński z góry. Ale już widać, że nie ma w tych ciosach siły. To wszystko na alibi, aby sędzia nie podniósł tej walki do stójki, co chyba dla Pawła Celińskiego byłoby teraz największą karą.
jeszcze stara się poprawić tę pozycję. Zrobił to świetnie, tam lewa noga wsunęła się, znów zapina, znów rozciąga, ale gdzie są ciosy? Potworne zmęczenie i Boduszko, i Celińskiego. I teraz to, co charakteryzuje naprawdę wielkich zawodników. Jak nie ma siły w mięśniach, to trzeba jechać z głowy. Mariusz Cieśliński, znakomity kickbokser, mistrz Muay Thai, mawiał w takich sytuacjach, jak się skończą węglowodany, to trzeba jechać z wątroby. Wątroba skończyła się w drugiej rundzie. Nie ma z czego jechać. To jest ciągłe pytanie, czy w takiej sytuacji walka powinna być przeniesiona do stójki? Bo wielkiej pracy tu nie ma jednak. No jest taka zabawa, próba odzyskania gardy i obrona tej półgardy w wykonaniu Celińskiego. Ale ustalmy, że tutaj sędzia powinien już chyba troszeczkę reagować. Mam wrażenie, że reagować. UFC już klepnąłby ich i stanęliby na środku klatki. Konsekwentnie cały czas próbuje spychać nogę rywala Boduszek, aby odzyskać gardę, aby z pleców mieć dogodną pozycję do tego, aby może spróbować zaatakować jakimś poddaniem, ale ciężko odzyskać tą półgardę wobec naprawdę dobrej obrony Celińskiego. Ale niewiele tu się naprawdę dzieje. Ciosu nie widzieliśmy, który doszedł do głowy rywala albo nawet do żeber od 60 sekund, tak więc naprawdę to najwyższy był czas, żeby podnieść tę walkę. Boduszek próbował, niewiele mu zabrakło. Chyba za późno zorientował się tutaj Michał Boduszek, że była szansa na przetoczenie. My słyszymy te podpowiedzi, natomiast zastanawiamy się, czy jest w stanie zareagować na nie Paweł Celiński. Być może coś tam dochodzi, uszy słyszą, ale na reakcję i na wykonanie już sił brakuje. No, ostatnie 60 sekund, jeżeli Michał Boduszek myśli o tutaj o zwycięstwie, no to powinien zacząć już stawiać wszystko na jedną kartę. A czy przetoczenie, czy jakieś poddania? Trzeba teraz szarpać się z rywalem kosztem utraty wielu sił. Jest no próba tak złapania ręki do kimury. Właśnie, ale widać było, że od razu Celiński tę rękę schował i że nie ma już tyle siły Boduszek, żeby... No to może z dołu właśnie w takiej sytuacji łokciami rozbijać głowę rywala, pokazać sędziom, że nawet jeżeli leży się na plecach, to jest się zawodnikiem aktywniejszym. On już chce wyleżeć do końca tą trzecią rundę Paweł Celiński, bo ciosów z jego strony jak na lekarstwo. Jeszcze raz do kimury. Zrezygnował, bo Celiński to zauważył. Każda runda wyglądała w ten sam sposób. Jak już jeden położył się na rywalu, to tak trwało to do końca. Przy czym dwa razy z góry był Paweł Celiński. I to powinno dać mu zwycięstwo w tej walce. Potwornie wyczerpany Paweł Celiński, ale udało się dojechać do końca tego pojedynku. Brawa również dla Michała Boduszka, szczególnie za tą drugą rundę. Ale widzą Państwo, jak te 15-minutowe pojedynki są wymagające. Jaki to jest potworny sprawdzian wytrzymałości, siły i charakteru zawodników. Nie wszyscy są jeszcze do tego przygotowani. Zebrał już Mamet, te należne mu brawa. Panie i panowie, w kategorii wagowej 77 kg zbliżyli się Michał Boduszek z klubu World of Sumieniec i Paweł Celiński, klub Parabion, MMA, Austin. Po trzech rundach jednogłośnie na punkty zwycięża Paweł. Tak
tak jak przypuszczaliśmy. Dwie rundy dla Pawła Celińskiego i to dało mu zwycięstwo w tej walce. A my po przerwie wrócimy na następny pojedynek do Olsztyna. Zdecydowana przewaga, jeżeli chodzi o warunki fizyczne. Kowalski jest wyższy od swojego rywala, jest także cięższy, jest bardziej doświadczony. No i przygotowywał się do tego pojedynku chyba zdecydowanie dłużej niż Szymon Piątkowski. Szymon Piątkowski to zawodnik, który trenuje bardzo mało, jak ja mówię, jego trener, bo pracuje tam na 2 czy 3 etaty. To jest hobby. No zdecydowanie, MMA to jest hobby, ale nie pęka, tak mówiąc kolokwialnie. I proszę, jak mocno rozpoczął. Tak jest, zapasy, to jest background Piątkowskiego. No i to widać, jak się rusza, jak pracuje, jak kontroluje Adama Kowalskiego. Fantastycznie, Piątkowski na górze. Ale dobrze, Kowalski nie dał sobie ustabilizować tej pozycji. No na ile tylko Piątkowskiemu siły i kondycji starczy w tym pojedynku, bo zaczął, na jak na tę kategorię wagową, niezwykle ekspresyjnie. Po raz kolejny sprowadzony do parteru Adam Kowalski na razie walczy o to, aby za wszelką cenę wracać do stójki. Nie dać tego parteru, świadomy klasy zapaśniczej, a Szymona Piątkowskiego i dobrze teraz Kowalski. Ładnie wspina się po tym ogrodzeniu. Natomiast no, bez wątpienia będzie Piątkowski uczepiał się nogi, ale jak uczepi się nogi, to może oddać plecy. Oddał i w tej chwili są akcje. Przechwycił jedną nogę Kowalskiego, to jest świetna pozycja, aby teraz popracować, tym bardziej, że prawą nogą, a tam zaczepiło prawą rękę Piątkowskiego, jakby to się udało rozciągnąć, jakby udało się złapać się plecy, to miałby tutaj naprawdę świetną pozycję Adam Kowalski do zakończenia tej walki przed czasem duszeniem. No i w tej chwili tak, stara się wyciągnąć Kowalski rękę, jeszcze przełożenie nogi, jest Balacha, ciągnie tę Balachę, klepie Piątkowski i zwycięstwo przez dźwignię łokciową. Ale Łukasz, spodziewaliśmy się, że ta walka będzie miała taki przebieg. Zaczął bardzo dynamicznie Szymon Piątkowski, wykorzystując tą świetną zapaśniczą bazę, ale... A to jest jednak pojedynek MMA. Tutaj potrzeba troszeczkę więcej wszechstronności. A to wykazał się Adam Kowalski, poddając swojego rywala z pleców. Dźwignął na łokieć Balacha w pierwszej rundzie. Bardzo proszę Szymona Wojnowskiego, trenera klubu Radio Olsztyn, o wręczenie pucharu dla zwycięzcy. Za chwileczkę ogłosimy już oficjalnie ten werdykt, który Państwo znają. Szymon Wojnowski. Będzie wręczał puchar, a zmierzyli się w kategorii wagowej 90 kg Szymon Piątkowski z klubu GRKS Tatarzy i Adam Kowalski, Arachion MMA Olsztyn. W pierwszej rundzie przez dźwignię na stali łokciowym zwycięża Adam Kowalski! Arachion MMA Olsztyn i Szymon Piątkowski, trener. Tak jak mówiliśmy, miał przewagę warunków fizycznych, miał przewagę doświadczenia, miał również przewagę tego, że on wiedział, że nie walczył podczas tej gali. Natomiast Szymon dowiedział się, no można powiedzieć, w ostatnim czasie i zrobił to, co do niego należało. Skończył szybko, nie poddał się tej dynamice Piątkowskiego na samym początku. Może ocenić tę walkę i powie, co przeżywa, bo niemal wisisz na siatce, jak zawodnicy Arachionu są w oktagonie. To jest trzecia walka i trzecie zwycięstwo zawodnika waszego klubu. Jakie to emocje i jak oceniasz te walki do tej pory? No, jak słuchać głosu, jak go zepsułem. No co, no, ostatnia walka naszego zawodnika, miała walczyć w stójce. Zawodnik jego był zapaśnikiem, jest zapaśnikiem i jego wiedzieliśmy, że będzie sprowadzał. No ale widocznie no, miał słabe brazylijskie, no i to wykorzystał właśnie nasz zawodnik. Powiedz, jak to jest z tym game planem, bo założenia taktyczne to jedno, a to, co się dzieje w ringu, to trochę inna sprawa. Czy ty jako zawodnik słyszysz, jeżeli wrzeszczy do ciebie trener, czy osoba, która jest w twoim narożniku, słyszysz to, czy i tak masz w głowie jakiś plan i go realizujesz? Znaczy plan robimy zawsze na treningu. Znaczy, plan, tak, ale to mnóstwo... podczas walki się zmienia często, prawda? Ale mamy też mnóstwo oczywiście opcji, robimy podczas treningu. Już podczas walki skupiam się tylko i wyłącznie na przeciwniku i na swoim narożniku, który mi mówi, co ja mam robić, czy z tej taktyki, co nam na przykład nie wyszło, mam zmienić,
coś takiego, no ale też czasami też instynktownie pracuję sam. Czy do tej pory zawodnicy regionu realizują te plany taktyczne, które mieli przed walką do zdobycia? Nie, niekoniecznie. No. Czy to nie jest tak rozliczane, liczy się zwycięstwo i tyle? Większość tak, ale tam mieliśmy troszeczkę problem, że jeden zawodnik tam ten plan tego nie zrealizował. No. No ale i tak wygrał w sumie. A wygrał, ale tylko się trochę namęczył, bo... Namęczył się, ale mógł inaczej to skończyć, ale to no dobrze, że wygrał, no. Ale wstać było na więcej. Jeśli tak dalej pójdzie, to rzeczywiście 6 walk i tak jak prognozowałeś przed galą 6 zwycięstw. Oby tak było. Jacek Lenartowicz przedstawia w tej chwili zawodników kolejnej walce w kategorii średniej 84 kg. Ten w białych spodenkach to Bogusław Fijałkowski, a to oglądamy w tej chwili Bartosza Chyrka. Absolutny debiut tego trenera z Gdyni. Bartosz Chyrek to przede wszystkim karateka. Wiele medali zdobytych na zawodach właśnie w karate. Bogusław Fijałkowski, a no zawodnik wydaje się zdecydowanie bardziej wszechstronny, bo to jest zawodnik tego nowego pokolenia MMA w Polsce. Bardzo, bardzo wszechstronny, przy tym dysponuje naprawdę mocnym ciosem. 14 centymetrów różnicy, jeżeli chodzi o wzrost. Oczywiście to przekłada się także na zasięg, na korzyść Fijałkowskiego. Swoją drogą, to skąd się biorą tacy wielkoludzi w kategorii 84 kg? Fijałkowski to również uczestnik tej pierwszej edycji MMA Mastera i tam w półfinale miał zmierzyć się z Sylwestrem Borysem, swoim klubowym kolegą, ale losowali, który z nich przejdzie dalej bez pojedynku. Ciekawe, jakby to wyglądało, jakby Fijałkowski wtedy zmierzył się z Pietrzakiem, bo walczył na tej samej gali i naprawdę bardzo ciężkim nokautem odesłał za światy Daniela Kaletę już w pierwszej rundzie. Zobaczymy, jak pójdzie mu teraz z Bartoszem Chyrkiem. Oczywiście Chyrek będzie starał się zaskoczyć. Być może będziemy mieli jakieś wysokie kopnięcie, być może będziemy mieli jakiś mocny cios. Umięśniony, nabity, no ale niewysoki. Ta przewaga zasięgu zdecydowanie na korzyść Fijałkowskiego. A jakby troszeczkę czytał w moich myślach, jakby czekałem aż właśnie będzie low kick, a ten zaskoczył chyba tutaj Fijałkowskiego, sprowadzając tą walkę do parteru od razu do pozycji bocznej. No to, to duża sprawa jest, dlatego że świetna okazja do tego, żeby albo popracować kolanami, no kontaktowe karate wymaga również takich umiejętności. Poza tym ta siła, wydaje się, Chyrka w tej chwili może mieć duże znaczenie. Próbuje wstać Fijałkowski, wykorzystując siatkę, wpina się, ładnie Chyrek za plecy. Świetnie, widać naprawdę świetne przygotowanie parterowe, jest zapięte Mataleo, walczy teraz Bogusław Fijałkowski o to, aby oddać, aby zerwać. Klepie, sędzia nie widzi, koniec walki, kapitalnie. Bartosz Chyrek, niespodzianka na pewno, debiut jaki udany. Zdecydowanie, Bogusław Fijałkowski to naprawdę taki zawodnik, który gdzieś tam w komentarzach ekspertów MMA uznawany za jeden z największych talentów polskiej sceny. A tutaj przychodzi Bartosz Chyrek, zawodnik, który debiutuje, karateka, który w parterze rusza się niesamowicie, bo to wszystko miało naprawdę podłoże takiej wielkiej, wielkiej techniki. To zajście za plecy, Bartosz Chyrek, wielkie brawa. Bardzo zadowolony, ale nie dziwimy się, nie był faworytem w tym pojedynku, w dodatku debiutował. Ten debiut jest niezwykle udany. Duszenie za pleców na początku pierwszej rundy jeszcze nieprzypadkowe przecież, bo to wszystko było przygotowane. No i na pewno będziemy z zainteresowaniem patrzyli na kolejne walki. Mówiliśmy, jest założycielem klubu, jest trenerem, także on, ale czekamy również na tych, których wychowa, bo są umiejętności, jest chęć, jest zadowolenie, a my z przyjemnością oglądaliśmy ten pojedynek Bartosza Chyrka. No i zdaje się, że uciekł naszej reporterce Izabeli Matcza, która musi w tej chwili wołać z powrotem zwycięzcę tego pojedynku do oktagonu, aby przeprowadzić wywiad.
No to duże emocje. W UFC zdarzało się, że Jose Aldo gdzieś tam po walce z Mendezem szybciutko pobiegł w trybuny. O teraz chyba opamiętał się troszeczkę z tych emocji Bartosz Kurek i już za chwilkę w klatce Izabela Matczak i zwycięzca, reprezentant Mad Dog. Nietuzinkowa sytuacja, proszę Państwa. Bartosz aż tak bardzo się cieszył, że wyskoczył z ringu. No naprawdę jesteś szybki jak błyskawica, bo nie zdążyłam Cię dogonić, chociaż stałam 1,5 metra. Jak smakuje to zwycięstwo i czy ciężki jest ten puchar, bo to jest twoja, to jest twój debiut, więc tym bardziej powinno to cieszyć. Puchar na pewno, to znaczy nie wiem jak smakuje, ale coś z niego będzie dzisiaj smakowało i to bardzo dobrze. Bardzo dużo się przygotowywałem, trenowałem ciężko. Bardzo dziękuję mojej żonie, która mnie wspierała cały czas. Była ze mną. Moim sponsorom w firmie Time Master. Naprawdę Piotr. To ty mi pomagałeś i wspierałeś mnie zawsze. Moim kolegom z klubu wszystkim dziękuję. Naprawdę nawet nie wiecie, jak się cieszę, że mam 30 lat. W środę miałem urodziny i powiedziałem sobie, że wygram tą walkę i wygrałem. Dziękuję bardzo. Bartek, całowałeś swój biceps bardzo po zwycięstwie. Czy to właśnie jemu zawdzięczasz ten dzisiejszy triumf? Jakie warunki postawił rywal? Jak oceniasz tą walkę? Przeciwnik był naprawdę bardzo ciężki, dużo wyższy, silniejszy. Całowałem biceps dlatego, bo mam wytatuowane logo swojego klubu, który jest dla mnie wszystkim, jest całym moim życiem. I dziękuję wam wszyscy chłopacy z klubu, naprawdę, gdyby nie wy. Gdybym nie mógł was dojeżdżać codziennie, to na pewno mnie wygrał. 30 lat to troszeczkę jednak późno na to chyba, by żyć z MMA. Jakie ty masz dalsze plany zawodowe? Czy MMA to twoja pasja, czy jednak życie? MMA to moja pasja, oczywiście. Będę to dalej robił, dobrze mi to wychodzi, kocham to. Jeśli chodzi o mnie, to może sobie jeszcze wystartuję. Tak jak Burnejka, zjem stejka. Zobaczymy. A najważniejsze, żeby mój klub się rozwijał i żeby chłopaki ode mnie z klubu wygrywali. Dziękuję za tę rozmowę. No bicepsy Bartosz Kurek ma prawie tak duże jak Robert Burnejka. 15 walk na koncie Ireneusza Cholewy, zawodnika z Lublińca, w którego narożniku stoi także Michał Baduszek, który walczył w jednej z poprzednich walk. No ale Adam Zając także te kilka pojedynków na swoim koncie ma. No i to będzie taka rasowe starcie strikera z grapplerem, bo Zając większość swoich pojedynków wygrywa przed czasem po ciosach, a Cholewa natomiast 6 razy z tych 9 zwycięstw to właśnie poddania. Ten czerwony pas na czarnych spodenkach z tyłu, to jest Ireneusz Cholewa. O, niebieska taśma na rękawicach, ale... No, ale trudno będzie zauważyć tę taśmę, jeżeli ręce będą śmigały. Zając próbował zaatakować kolanem. Przed miesiącem w Warszawie zremisował z Adamem Kowalskim, którego widzieliśmy już podczas tej gali na Superlidze po 2 latach przerwy od walk. A Cholewa walczył przez cały czas. 4 pojedynki od października, 3 zwycięstwa, w tym nad innym młodzielinem Mateuszem Ostrowskim, a przegrał z Maciejem Browarskim. O, trafił teraz szybciutkie pięści, ma Adam Zając. Musi wyciągać z tego wnioski szybko Ireneusz Cholewa. Zając jest zdecydowanie wyższy od swojego rywala. To jest przewaga 9 centymetrów. Widzą Państwo, że jest także różnica zasięgu. Kopnięciami również można tworzyć dystans i stara się złapać za głowę Cholewy i naciągnąć ją na kolano. Jest szybki, ładnie uciekł przed tym ciosem. Tak, dobra praca na nogach. Krótkie akcje, co bardzo ważne w sytuacji, kiedy jest się świadomym możliwości parterowych Cholewy, że on chyba wolałby jednak, żeby ten pojedynek został przeniesiony do parteru. A żeby to się stało, to trzeba najpierw rywala złapać, a wobec tego dobra praca na nogach. I tak, kontrola pojedynczymi akcjami, szukanie drogi do mocnego ciosu czy kopnięcia. Jest to jakiś pomysł. O, teraz bardzo szeroko i bez obrony ruszył Cholewa na swojego przeciwnika. No chyba jednak tutaj reprezentant z Lublińca, War Dogsów, powinien szybciej ten pojedynek sprowadzać do parteru, przynajmniej próbować, bo wymiana pięści może dla niego skończyć się boleśnie, tak jak teraz przyjął mocny lewy sierpowy od Zająca. Ale stoi nadal i to także jest ważne. Jeżeli rzeczywiście rozbujają się, jeżeli te ręce będą wędrowały gdzieś tam w okolicy twarzy, to może ta walka nie wysunąć się poza pierwsze starcie. Chyba mocno Cholewa także wierzy w to, że jest w stanie zaatakować rywala, ale ta jego praca bokserska jest zdecydowanie słabsza niż Zająca.
No to są zawsze groźne sytuacje. Mocno, obszernie, z całą siłą, za każdym razem. Słyszeliśmy, jak tutaj a sporo bólu, mimo że po bloku na pewno kosztują te ciosy. No teraz trochę nieprzemyślany atak Zająca, było blisko, aby Cholewa wykorzystał to na sprowadzenie walki do parteru. Ale wcale tutaj jakoś Cholewa nie kwapi się do tego, aby złapać swojego rywala. Liczy cały czas na siłę swoich ciosów, ale precyzja po stronie Zająca. I dłuższe ręce, i ten lewy prosty, który raz za razem szuka tam możliwości. Teraz kapitalnie tym frontalnym kopnięciem również osadził Cholewę w miejscu. Taka bardzo techniczna walka, zwłaszcza w wykonaniu Zająca. A Cholewa szuka tego skrócenia dystansu, ale ten prawy prosty teraz znakomicie zawadził brodę Cholewy. Odskoczyła tam troszeczkę głowa. Ufa Cholewa w to, że potrafi przyjąć, a jeżeli przyjmie, to będzie w stanie oddać. Otwartość szczęki Cholewy już sprawdzona kilka razy przez Adama Zająca. Na razie ma się bardzo dobrze. I znów bezpośrednio. Takim bardzo szerokim ciosem starał się sięgnąć głowy Zająca Ireneusz Cholewa. Ale teraz soczysty low kick w wykonaniu zawodnika z Gracie Barra Łódź. I zaczyna prowokować Cholewa, aby ten ruszył do ataku. Widać wyraźnie, że Zając dobrze będzie czuł się w takiej kontrze właśnie, kiedy osadzi w miejscu swojego przeciwnika. A głowa Cholewy w dół za każdym razem, kiedy te szerokie wymachy stosuje. I to jest świetny moment dla Zająca, żeby przechwycić głowę, spróbować naciągnąć na kolano. Szybki, naprawdę szybki jest, trzeba przyznać, Adam Zając i na razie wykorzystuje tą przewagę w stójce imponująco. Ostatnie 10 sekund pierwszej rundy. Rundy zdecydowanie dla Zająca. Dystans. Był tylko jeden taki moment, kiedy obaj zaczęli wyprowadzać ciosy równocześnie, ale nawet tamto zwarcie również było dla Zająca, który w naszej opinii wygrał tę pierwszą rundę. Dobry plan nakreślony dla Adama Zająca przez Marcina Rogowskiego, trenera. Jednego z najbardziej zapracowanych, to też ciekawy trener w Gracie Barra Łódź. Ze swoimi zawodnikami jeździ po wielu galach. Ale trzeba również przyznać, że bardzo przyzwoity poziom jego podopieczni prezentuje. A dziwi nas trochę, że tutaj Ireneusz Cholewa nie chciał sprowadzać tej walki do parteru. Czy jest to może plan taktyczny, aby pierwszą rundę przetrwać? Może chciał przyzwyczaić Zająca do tego, żeby ten kopał, a za którymś razem ta noga przy low kicku zostanie przechwycona i wówczas walka przeniesie się w inną płaszczyznę, dlatego że tę jak na razie Cholewa przegrywa. No, na postawną nogę, kiedy cały ciężar ciała tych, ja nie myślę, że tu jest więcej niż 86 kg, zdecydowanie, zresztą waga taka dziwna, taki catchweight, 2 kg ponad średnią, a zdecydowanie mniej przed półciężką. No, wydaje mi się, że powinniśmy jednak trzymać się tych ogólnie przyjętych kategorii wagowych, a nie obsadzać galę właśnie na zasadzie catchweight. 2 kg to nie jest dużo, aby zawodnik zbił i no, myślę, jeżeli mówimy o zawodowstwie, Cholewy to może być sporo jednak, on zawsze miał problemy jednak z wagą. A to wtedy trzeba startować w kategorii półciężkiej. 176 cm. O, teraz Cholewa fantastycznie trafił i poczuł krew Ireneusz Cholewa i teraz rzucił się z pięściami na Zająca. Jeżeli trafi jeszcze raz, Zając może mieć problemy, ale wydaje się, że Łodziany już opanował sytuację, już był lewy. Już jest także kopnięcie, które zatrzymuje się na udzie Cholewy. Nie spodziewał się, że tak mocno rozpocznie drugą rundę Ireneusz Cholewa, a ten rzucił się, skracając dystans. Nie ma ochoty na razie sprowadzać walki do parteru. Wierzy w siłę swoich ciosów. I także w odporność swojej głowy, dlatego że tych ciosów teraz Cholewa pokazuje, że rozpięła się taśma, tak? I potrzebna jest interwencja sędziego, ten wstrzymuje czas. Przewaga szybkości bez wątpienia po stronie Zająca. Przewaga natomiast siły po stronie Cholewy. O, to jest kontuzja. Ręka chyba, tak, złamana.
Szybciutko jeszcze trzeba sprawdzić, jest lekarz. Trzeba ocenić, co tutaj się wydarzyło. Wahan Petrus, Jan Katman tej gali. Ale tej walki już nie będzie tego. On pokazał wyraźnie Ireneusz Cholewa, że któryś z tych cepów musiał gdzieś tam zahaczyć. Może łokieć, może to ten lewy na korpus i połamać rękę. Oczywiście to wszystko musi zobaczyć lekarz. Koniec walki. Oczywiście. Nawet jeżeli nie jest to złamanie, pęknięcie, ból jest straszny. No i w ten sposób na skutek kontuzji Ireneusza Cholewy kończy się ten pojedynek z Adamem Zającem w drugiej rundzie. Nie wyraźnie to nawet sędzia tego pojedynku, Artur Wasilewski, kiedy tylko zobaczył ramię Cholewy, już od razu stwierdził, że jest złamane, także gdzieś wyraźne przemieszczenie tej kości. Tak, tak, łokieć. Łokieć. No i od razu po tym uderzeniu Cholewa pokazał, że jest problem. Trudno, zdarza się. Ale też Adam Zając wykazał się fair play, bo to sędzia przerywał pojedynek, a nie Cholewa. Więc teoretycznie miał prawo jeszcze walczyć. A tam już ten prawy był wycelowany w szczękę Cholewy, na szczęście nie wystrzelił. No szkoda, szkoda, że tak kończy nam się ten pojedynek. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia Cholewie. Tak to jest, jak się ma duży i mocny cios i przy okazji kłanie się swoje dłonie. No niestety nie są sytuacji spore. To była niczyja wina, ale w razie takiej, że Ireneusz Cholewa był niezdolny do tej walki. Jeszcze raz widzą Państwo ten cios, który zawadził o łokieć Adama Zająca. Złamana ręka Ireneusza Cholewy. Zwycięstwo zawodnika z Łodzi na skutek niezdolności rywala do kontynuowania pojedynku w drugiej rundzie. ...77 kg, kategoria półśrednia, dwaj niepokonani zawodnicy. Po lewej ręce ten z brakiem fryzury, który przy rękawicach ma niebieskie elementy. O, właśnie widzą Państwo, Paweł Pawlak z Łodzi, 6 walk, 6 zwycięstw. Tylko jedna decyzja z Lasuleczem w Łodzi podczas tej gali, gdzie Paweł Nastula walczył i jego rywal walczący z odwrotnej pozycji Artur Piotrowski. Zastąpił Piotra Mroza, bo tutaj Blążanin miał walczyć w tej gali. Zobaczymy, w jakiej formie jest Artur Piotrowski. Czarny pas brazylijskiego jiu-jitsu. 4 zwycięstwa w pierwszych rundach. 2 razy TKO, 2 razy poddania. Imponujący rekord Piotrowskiego. Tak, Jankowskiego gilotyną, Chyrzewicza trójkątem, Rakowskiego i Tulszajewa poprzez ciosy. Ale przecież Pawlak także 4 razy TKO, w tym 2 razy łokciami swoich rywali Szamila Jasowa i Pawła Latałę pokonywał, więc tu możemy spodziewać się naprawdę bardzo wielu akcji, które nie pozwolą kontynuować tego pojedynku przez 15 minut. A kolejny podopieczny Marcina Rogowskiego z Gracie Bora Łódź. Starają się, aby każdy cios, każde kopnięcie natychmiast oddawać. A teraz łokciem tam czaił się, aby zaatakować Paweł Pawlak. Mamy klincz. Zobaczymy, kto w tym klinczu a wykaże się lepszą bazą zapaśniczą. Zachęta do pracy właśnie wciśniętego rywala. Zwracałeś, Łukasz, uwagę na tę pracę głowy. To jest bardzo ważne. Ale świetnie rozerwał ten klincz Artur Piotrowski, takim prawym podbródkowym. Ale high kick Pawlaka! Doszło! Teraz nie doszedł sierp. Jeszcze raz starał się tym sierpem Pawlak zawadzić o głowę rywala. I Piotrowski odpowiada kolanem podbródkowym. Trafik zasłonięty Pawlak. Mamy wymianę, mamy bezkompromisową i twardą walkę. A ta walka chyba nie potrwa pełnego dystansu, jeżeli tyle emocji będą angażować zawodnicy w każdą pojedynczą akcję. Ale może ich odporność jest równa waleczności i skuteczności w ofensywie. No, czego sobie oczywiście serdecznie życzymy. Jest krew z nosa Pawła Pawlaka. To konsekwencja prawdopodobnie tego kolana w wykonaniu Artura Piotrowskiego.
I rusza Piotrowski w tej chwili po nogę rywala, ale Pawlak natychmiast odwraca go i znów głowa i te akcje kolanami, żeby obijać uda. Jest walka o pozycję, jest walka o klincz. Próbuje wyciągnąć ręce Piotrowski, ale ciasna klamra Pawlaka. Teraz udało się zastawić. To nie było dobre. Pawlak w tej chwili na górze. Półgarda, rywal blisko siatki. 2 minuty do zakończenia tej rundy. Można sobie spokojnie poprawić pozycję i zacząć spuszczać te ciosy na głowę Piotrowskiego. No szczególnie, że mówiłeś o tym, Pawlak 2 ostatnie swoje pojedynki wygrywał właśnie łokciami. To było 3. raz TKO ze względu na ciosy łokciami, to rzeczywiście mielibyśmy zawodnika wielkiej klasy i do tego 7. zwycięstwo, ale poczekajmy. To, że jest na górze, jeszcze nie świadczy o tym, że jest zwycięzcą. O, świetnie to zrobił teraz Artur Piotrowski. Siatkę wykorzystał. Tak. To rzadka umiejętność, korzystać z siatki, aby łapać pozycję. Bo trzeba na stałe trenować właśnie w klatce. Aby zaznacza ślady krwią na ręce swojego rywala Paweł Pawlak. To ta krew ściekająca z nosa, ale nie przeszkadza pracować nad pozycją, nad tym, aby tutaj sobie rywala przygotować. Świetnie teraz kręcił się Artur Piotrowski, odzyskał gardę. Dobrze to zrobił teraz ten długi, taki przedłużony łokieć i prawy i lewy kierowany w głowę Piotrowskiego. Trudniej będzie Piotrowskiego, mimo że ma tę gardę, to miejsca będzie miało już chyba bardzo mało w tej chwili. Ale też nie chce podnosić się za bardzo pozycji Pawlak, aby tutaj nie była szansa na jakieś poddanie. Bardzo wysoki poziom i Pawlaka, i Piotrowskiego. Mowa oczywiście o poziomie technicznym tego pojedynku. Już położył Pawlak lewe przedramię, za chwilę podniesie i będzie starał się znów spuścić. Pięść na głowę, dobra sytuacja, 2 ciosy doszły. Próba zmobilizowania Pawlaka, krzyczą tam trenerzy z Łodzi, że zostało niewiele czasu do zakończenia tej rundy. Tu nie ma szukać co zmiany pozycji, tu trzeba atakować. Jest świetna pozycja, jest dosiad dla Pawlaka, oddaje plecy zawodnik z Koszalina. Czy wykorzysta to reprezentant Gracie Baraucz? Ale mocne ciosy! Sędzia patrzy, ale jest gong i gong ratuje tak jakby troszeczkę za późno. Paweł Pawlak zdecydował się na tę decydującą akcję, ale co osłabił Piotrowskiego, to jego. A przetrwał naprawdę spory kryzys Artur Piotrowski. Zawodnik z Koszalina, jak widzą Państwo, także niepokonany. No i to będzie ciekawe, bo mówiłeś, 4 walki w pierwszej rundzie. Jeszcze tak długo nie walczy, tylko na treningach. Tak, tym bardziej, że wspomnieliśmy o tym, Artur Piotrowski jest zastępstwem za Pawła Mroza, więc też na pewno nie był w takim pełnym cyklu przygotowawczym do tego pojedynku. Jak kondycyjnie będzie się to odbijało na zawodniku z Koszalina? Odpowiedź już w drugiej rundzie. No, przyjął jeszcze kilka mocnych ciosów. To również zabiera sporo kondycji. Ale dobra walka, bardzo ekspresyjna. Nie żałują sobie ciosów, kopnięć, zwłaszcza wysokie kopnięcie okrężne. Naprawdę bardzo wysokiej klasy. Runda druga, rigor. Druga runda przed nami. Odwrotna pozycja z prawą ręką wysuniętą do przodu to Artur Piotrowski z Koszalina, jego rywale Paweł Pawlak. Czy będzie na plecach? Jest na plecach, ale czy będzie jeszcze jeden cios Piotrowskiego? Tak, troszeczkę od niechcenia Pawlak kopał, gdzieś nadział się na przechwyt Piotrowskiego, sprowadzany do parteru, ale z dużą łatwością zawodnik z Łodzi wraca do stójki i dalej klincz na jego korzyść. Stara się zastawić nogę, ale teraz czyżbyśmy mieli, tak ściąga na plecy do gilotyny, ale przy tym uderzeniu oczywiście rozpiął rękę.
O, troszeczkę pośpieszył się chyba z tą gilotyną Artur Piotrowski. Z wielką nadzieją i optymizmem doszedł do tej pozycji i pomyślał, że dalej będzie równie dobrze. A sytuacja się odwraca, bo to zawsze jest ryzyko. Łokcie. Pawlak na górze obraca swojego rywala, stara się wepchnąć w siatkę. O, sędzia uznał, że tutaj nic się nie dzieje, walka podniesiona do stójki. A więc zaczynamy na środku klatki. Trafił. Jeszcze raz trafił Piotrowski. High kick na high kick. Są z Łódzkiego narożnika oczywiście podpowiedzi, żeby znów nie dał sobie podebrać głowy Pawlak. Ja mam wrażenie, że tu nie tyle sprowadzenie, co bardziej do gardy chciał wskoczyć Artur Piotrowski, że jest zmęczony po prostu zawodnik z Koszalina i ten parter jest tutaj nadzieją na przetrwanie, na oszczędzenie troszeczkę energii. Jest bezpieczniejszy niż wymiana ciosów, no ale bezpieczniejszy jest wtedy, jeżeli Pawlak nie będzie spuszczał łokci na jego twarz. Tak, robi sobie miejsca, robi sobie pozycję Paweł Pawlak, aby za chwilkę zaatakować kolejnymi mocnymi ciosami. Tak jak teraz. Więc spokój. A teraz stara się Piotrowski skręcić do ręki rywala, ale jest trudno. Prawy, lewy łokieć, trafia. Jest przejście pozycji, a to może być koniec tego pojedynku. Tak jest. Nie bronił się Artur Piotrowski, ale chyba wynikało to z braku już kondycji na tą drugą rundę. A Paweł Pawlak, niesamowita konsekwencja a swoich pożegnań. Jeszcze tam półgardę złapał, jeszcze kilka mocnych ciosów. I Gracie Barra Łódź dzisiaj świętuje. Drugie z rzędu zwycięstwo zawodnika z tego właśnie klubu, tak jak mówiłeś. Coraz lepsza praca w Łodzi. Bardzo proszę, siódme zwycięstwo. Dalej niepokonany Paweł Pawlak. Imponujący rekord. Natomiast Artur Piotrowski, pierwsza porażka w karierze, w pierwszej walce, która wyszła poza pierwszą rundę. I Paweł Pawlak, Gracie Barra Łódź. Przez nokaut techniczny w drugiej rundzie zwycięża Paweł. I w dalszym ciągu z tych siedmiu zwycięstw tylko jedna decyzja, a zatem mocno, dynamicznie i imponująco. Pawła gratulujemy serdecznie. Paweł Pawlak, Gracie Barra Łódź. Jest puchar, wymarzone zestawienie. Uderzacz, mocny uderzacz, kontrachwytacz, znakomity chwytacz. A zatem Zieliński, białe spodenki i linkę, spodenki czarne. A rozmawiałem z Adrianem Zielińskim przy okazji Fight Raportu i tam zdradzał, że absolutnie nie boi się czarnego pasa, który tam powinien być na biodrach Linkę. I jest bardzo mocny prawy, który wstrząsnął już Maciejem Linkę. Najpierw był ten low kick, a później ten bardzo mocny cios spadający z góry i znów stara się wyłączyć rękę Linkę. Musi iść w parter, bo to jedyna jego szansa. Szuka nogi rywala, uczepił się stopy. No i teraz pracuje Zieliński, aby tą stopę wyrwać. Za wszelką cenę próbuje teraz kluczem na stopę zaskoczyć Macie Linkę i jest bardzo bliski sukcesu. Ależ zostawił nogę Zieliński. Czy wykorzysta to Maciej Linkę? Zawodnik rzeczywiście znakomity. Jeżeli trzyma, to nie powinien puścić, ale puścił i w tej chwili tymi młotkami i sierpami Zieliński rozbija głowę zawodnika ze Szczecina. To są naprawdę bardzo mocne ciosy. Zgubił się teraz pod naporem ciosów ze swojego rywala Maciej Linkę. Ale nie może Zieliński myśleć o tym, że ma wygraną walkę, dlatego że widzą państwo, znów przykleił się Linkę do nogi, a więc łokcie na żebra z wielką mocą spadają. Ależ brutalny początek tej pierwszej rundy. Rzuca się teraz Maciej Linkę, aby klinczować, aby sprowadzić swojego rywala za wszelką już cenę do parteru. I ponieważ Zieliński jest wepchnięty w tej chwili w klatkę, być może Linkę będzie w stanie podebrać nogę. Nie, sam idzie na plety, wciąga Zielińskiego, a Zieliński powinien to wykorzystać. Powinien znów starać się zaatakować i łokieć wkleił w tej chwili w ucho Linkego.
A jest taka głęboka półgarda, z której można oczywiście zrobić wiele zła rywalowi, ale to jest MMA. Tutaj przyjmowanie ciosów w głowę, będąc na plecach, zazwyczaj kończy się nokautem. Ale oczywiście musi Zieliński uważać. Nie wolno mu zostawić ręki. Nie wolno mu na absolutnie chwilę poczucia triumfu, dlatego że Linke jest w stanie poddać swojego rywala, mimo że pozycji jest bardzo niekorzystnej. No i tak, jest tam z narożnika. A prośba, by odpuścił ten parter Adrian Zieliński, aby podniósł pojedynek, bo stójka to jest absolutnie domena rewelacyjnego strajkera, jakim jest zawodnik z Olsztyna. I znów bardzo mocno idzie Linkę kolanem, Zieliński z góry. 1, 2, 3, 4 ciosy i teraz Linkę się obroni. Sprytnie to przetrwałe, przykleił ręce do głowy. Zaatakował Zieliński również żebra, teraz z góry, łokciami. Ale bardzo ryzykowna taktyka, a Maćka Linkę przyjmuje wiele, naprawdę wiele ciosów. Ale jeszcze nie widać, żeby się po tych ciosach chwiał. I znów pójdą do góry. Pół rundy zaledwie, a wydaje nam się, że to tak szybko minęło. Kapitalne jest to zestawienie właśnie grapplera ze strikerem. Linkę wymienia ciosy, ale tylko po to, żeby znów iść po nogi rywala. Nisko opuszczona głowa Macieja Linkę, na razie jeszcze niewykorzystana przez Zielińskiego. Gdzieś tam kolono, gdzieś tam hak. Jest uciepiony teraz zawodnik ze Szczecina, nóg rywala, ale jeszcze daleko do sprowadzenia. Nie może Zieliński atakować tymi kolanami, dlatego że każde wytrącenie z równowagi spowoduje, że Linkę dojdzie do dobrej pozycji. Zieliński znów ciśnięty, Linkę podbiera nogę. Proszę, nawet z tej pozycji krótkimi młotkami rozbija głowę swojego rywala Adrian Zieliński. I tak jest, odpuszcza klincz Linkę, idąc na plecy. Świadomy wielkich umiejętności parterowych, ale tak jak powtarzamy, brazylijskie jiu-jitsu, a to tylko chwyty. MMA to chwyty plus ciosy. Ale sweep! Świetnie, kapitalnie Linkę. W tej chwili to on ma pozycję i teraz on może łokciami atakować głowę swojego rywala. Robi to, ale musi uważać rzeczywiście Zieliński, dlatego że Linkę będzie w stanie coś tutaj wykombinować takiego, że po tym być może pozostanie tylko odklepać. Kapitalny sweep w wykonaniu Macieja Linkę. Jest pozycja boczna. Takie akcje jak nie tacy mistrzowie parteru jak bracia Linkę. Ucieka Zieliński, ale z dużą łatwością, chyba troszeczkę zlekceważył umiejętności parterowe swojego rywala Linkę i teraz przyjmuje kolejne mocne ciosy. To będzie koniec walki. Adrian Zieliński. Rewelacyjny pojedynek. To jest to, krzyknął Mamet Khalidow. Rzeczywiście można było się obawiać, dlatego że Linkę miał kilka możliwości, zwłaszcza wówczas, kiedy uczepił się stóp swojego przeciwnika. Ale jednak te ciosy, ta brutalność i siła Adriana Zielińskiego wzięły tutaj górę. Cała plejada znakomitych zawodników w tej chwili bierze Adriana w objęcie. Ależ dynamika tej pierwszej rundy. Fantastyczna walka. Zmiany pozycji. Przespał podchwyt swojego rywala Maciej Linkę i zapłacił za to naprawdę dużą cenę. Mam wrażenie, że ten sweep bardziej złamał Linkę niż te ciosy, po których sędzia przerwał ten pojedynek. ...73 kg. No trudno nam powiedzieć, jeżeli organizowane są walki w takich właśnie kategoriach. Ta docelowa? Lekka, zdecydowanie 3 kg. Czyli 70 kg i czekamy na Adriana Zielińskiego. Trzymali Szymon Bąkowski, Paweł Derlacz, Aśkę, wiedzieli, że można ją było puścić zdecydowanie wcześniej, tak jak na te walki, kiedy wygrywała Sylwia Miśkiewicz, kiedy poddawała Lili Kazak, ale ona szlifowała te wszystkie umiejętności. Ona wchodzi do klatki absolutnie przygotowana do tej walki.
I naprawdę, to jest niebywały wręcz potencjał przy tej rewelacyjnej stójce, przy tej ekspresji, dynamice i przy tych umiejętnościach parterowych, jakie ciągle szlifuje, może być zawodniczką naprawdę najwyższej klasy. Oczywiście dla nas Kate Jackson jest prawdopodobnie również jak dla najtwardszych fanów MMA absolutną niewiadomą. Na pewno będzie chciała szybciutko sklinczować i wykorzystać troszeczkę większe doświadczenie i próbować walki na chwyty, no bo w stójce bić się z Jędrzejczyk byłoby dla Brytyjki nierozsądne. Ale to także zawodniczka, która swoje pojedynki rozstrzygała przez ciosy przynajmniej dwa razy. Z tych czterech zwycięstwa przegrała tylko raz ze Szwedką Hanną Sillén. No jest ta praca kolanami, to spory atut zawodniczki z Olsztyna. Ale Brytyjka z konwali chce wymęczyć Aśkę. Mówiliśmy o tym, że jest zawodniczką od niej przynajmniej 3 kg cięższą, a dzisiaj to pewnie więcej niż ze 3 kg. Jest wyższa od niej, prawdopodobnie silniejsza i dlatego wiesza się w tej chwili na polce, chcąc spowodować, aby ta straciła bardzo, bardzo wiele sił, bo ten klincz jest potwornie wyczerpujący i osłabiający. Są zapięte długie ręce Kate Jackson. No, na razie cały czas daleko odstawiane biodra Jędrzejczyk nie pozwalają ustabilizować. Jest haczenie, ale sprytnie. Aśka Jędrzejczyk zabiera nogę i dalej stójka, dalej clinch. Ciągłe okrzyki, zrywaj to zrywaj. Już chyba najwyższy czas, żeby uwolniła się od tego objęcia Kate Jackson i Anna Jędrzejczyk, dlatego że ani to, co widzimy w tej chwili ładne, ani to nie przynosi żadnego efektu, przynajmniej Polce. Pcha się, cały czas Jackson próbuje umęczyć Joannę Jędrzejczyk i chyba robi to skutecznie. Dobrze wymyśliła sobie plan na tę walkę. Lewa ręka pod machem! Lewa ręka pod machem. No, czyżby w tak nietypowy sposób Joanna Jędrzejczyk zaszła za plecy swojej rywalki. Jest bardzo blisko, by to uczynić. Oczywiście natychmiast Jackson obraca się przodem. Było jedno kolano, w tej chwili to Brytyjka jest wepchnięta w siatkę. Czy aż uda się w końcu zerwać ten klincz? Czy uda się zaatakować? Zaatakować z bliska. Nie. Silna, mocna i taka uparta jest Kate Jackson. A teraz idealnie wykorzystała moment zawahania Kate Jackson. Jędrzejczyk odwróciła swoją zawodniczkę, aby to ona dotykała plecami siatki. Ale cały czas bardzo mało miejsca na zerwanie tego uchwytu. Ogromny problem ma z tymi rękami Angielki. One bez żadnych problemów zapinają klamrę na plecach Jędrzejczyk. O takiego pojedynku to się kobiet, chyba... Prawda? Nie spodziewaliśmy, że tutaj aż tyle klinczu. A walczy Jackson o sprowadzenie walki do parteru, broni się Jędrzejczyk, ale a z drugiej strony zawodniczka z Arachionu nie potrafi zerwać tego silnego uchwytu Brytyjki. To na razie nie ma nic innego oprócz klinczu. No i w tej chwili starała się umęczyć i która z nich powędruje do góry, która będzie silniejsza, jednak stała Jędrzejczyk. A blisko sukcesu Kate Jackson, ale na niespełna 60 sekund do końca pierwszej rundy. Dalej cały czas walka w uchwycie, dalej w stójce, a to jak najbardziej pasuje Aśce Jędrzejczyk. A w każdym razie to milczenie, nawet ta cisza, któraż bije w uszy w tej olsztyńskiej Urani, także świadczy o tym, że tu wszyscy byli przygotowani na jakieś efektowne akcje, kopnięcia, ciosy Aśki Jędrzejczyk. Wszyscy są zdumieni tym, że Kate Jackson taki sobie świetny plan na tę walkę przygotowała i jak na razie w tej pierwszej rundzie realizuje to znakomicie. No przed chwilą była szansa na zerwanie dystansu, ale jakże przykleja się szybciutko Kate Jackson do Joanny Jędrzejczyk. 15 sekund. Jeden cios. Jeden cios, który doszedł, ale specjalnej krzywdy
Kejrzekson nie zrobiły. Świetnie minęła, poszła po nogę Jędrzejczyk. Ta zachodzi za plecy, ale to już jest gong na zakończenie tej pierwszej rundy. Idealnie w tempo, a w końcówce tej pierwszej rundy jeszcze zaatakowała zejściem do Kay Jackson, ale czujnie w obronie cały czas Joanna Jędrzejczyk, udało się to wybronić, ale na pewno ta pierwsza runda kosztowała ją wiele sił. To okazuje się, jak ważna jest to walka. Szymon Bojkowski, mimo że organizator, mimo że panę w marynarce, to oczywiście razem z Pawłem także są w narożniku, tam Mamet przykleił się do siatki z drugiej strony. Tak, Szymon odpowiada za przygotowanie graplerskie w Arachionie, Paweł za stójkę, a więc musiał się pofatygować, aby tutaj podpowiedzieć, jak zrywać te mocne, ciasne uchwyty Kay Jackson. To jak zrywać? Ustalmy, że Joanna Jędrzejczyk to cały czas przede wszystkim zawodniczka sportów uderzanych i te zapasy, ja myślę, że to nie tylko akurat w przypadku Joanny Jędrzejczyk, ale wielu polskich zawodników, to też jest element walki pomijana. Coraz więcej gal w Polsce rozgrywanych jest właśnie przy siatce, jest w klatce, a więc ta walka przy siatce jest bardzo, bardzo często. Warto naprawdę śledzić UFC i patrzeć, jak rozwiązują to najlepsi amerykańscy przede wszystkim zawodnicy wywodzący się z zapasów. Tak, zwłaszcza, że ring stawiał zupełnie inne wymagania niż klatka i oczywiście Angelka natychmiast, ale teraz kolano na głowie Jackson, ta jednak uparcie ciągle idzie po nogi. Dobry odrzut w wykonaniu Jaśki. Świetny sprawl, próba zajścia za plecy, ale tam szybciutko Jackson łapie nogę naszej zawodniczki. To też jest bardzo dobra pozycja, ja nie wiem czy powinna chyba troszeczkę tutaj Joanna powalczyć jednak o duszenie. Trzeba było kolanem może zaatakować biodro rywalki. A trzeba przyznać, że naprawdę konsekwentna w swoim planie na ten pojedynek jest Kay Jackson. Podebrała w tej chwili nogi. Zapięła klamrę. Ale nie wyniosła Aśki. O, sprawl. Świetnie zrobiła to Jędrzejczyk. Będą plecy, jest szansa na wpięcie. Jest Jędrzejczyk wpięta i rozciąga już w tej chwili swoją przeciwniczkę. Trzeba troszeczkę popracować tymi rękami teraz i pouderzać. A jeżeli udałoby się poddać teraz duszeniem za pleców, to ja myślę, że wszyscy ci, którzy śledzą Fight Raporty na antenie Orange Sport, widzieli, jak właśnie tą technikę prezentowała Joanna Jędrzejczyk jako taką technikę tygodnia. Oczywiście, czy ręka będzie przełożona, już lewa ręka wędruje tam pod brodę, złapała za nogę. Jedna noga wypięta, tutaj siła fizyczna Jackson jest sporym problemem jednak dla Joanny Jędrzejczyk. Ależ teraz... Łokieć w żebra. Tak jest, bardzo mocny łokieć. I jeszcze raz wpięcie i znów rozciągnięcie. Ciosy, ciosy. Jest na szczękę taka naciskówka, bardzo mocna i teraz chyba 100% swoich możliwości angażuje Jędrzejczyk. Nie, jeszcze nie teraz. Trzeba troszeczkę porozbijać Angielkę, trzeba ją troszeczkę zmiękczyć, aby później już bez żadnego problemu przełożyć tę rękę pod brodą. Nie ma co tutaj się śpieszyć, bo jeszcze naprawdę 3 minuty to jest szmat czasu, aby tutaj popracować na zakończenie. Sprytnie broni się Kay Jackson, podnosząc pozycję, idąc cały czas do góry. Tak, aby ręka nie mogła znaleźć się w pełni zaciśnięta na szyi. No i dlatego Aśka musi uważnie kontrolować nogami. Idzie w dosiad i ma ten dosiad w tej chwili. Do żółwia ucieka natychmiast Angielka. Ale trudny pojedynek dla Joanny Jędrzejczyk. Ja myślę, że mocno nie docenialiśmy w komentarzach. Kay Jackson na parterze prezentuje się naprawdę znakomicie. Są ciosy. No z deszczu pod rynnę ta ucieczka, a Kay Jackson szybciutko wraca do żółwia. Ale dobrze zmienia pozycję, Aśka nie potrafi tej pozycji ustabilizować, nie potrafi zadać więcej niż 2 ciosów z rzędu. A później natychmiast Jackson ucieka z tego zagrożenia. No ale kiedyś musi zacząć się męczyć. Cały czas obchodzi za plecy, cały czas bardzo dobra kontrola. A pozycji w wykonaniu Joanny Jędrzejczyk, ale brakuje postawienia kropki nad i. Jakichś mocnych ciosów z tej pozycji.
Półtorej minuty pozostało do zakończenia tego starcia. Dobrze kontroluje Angielka ręce Jaśki Jędrzejczyk. Te nadgarstki, jak tylko widzi, że jest niebezpieczeństwo, natychmiast wczepia się tam bardzo mocno. Tak, cały czas daleko nogi nie pozwalają tutaj złapać uchwytu. Jeszcze na rozerwanie tradycyjny taki kopniaczek w tyłek dla Kate Jackson. 40 sekund do zakończenia drugiej rundy. Mamy w końcu stójkę, mamy dystans. I widzą Państwo, że rozbita jest Angielka, prawe oko. Problem z widzeniem. Jędrzejczyk powinna zaatakować. Powinna starać się takim prostym ciosem osadzać Angielkę, nie pozwalać jej iść, bo ona jeszcze raz pójdzie po nogi. To jest jasne w tej rundzie. Jest kajki. Znakomita końcówka w wykonaniu Janny Jędrzejczyk. I o ile z tej pierwszej rundy nie można było wynieść absolutnie nic, to ta runda zdecydowanie dla Polki. Joanna Jędrzejczyk. Dobra druga runda. Troszeczkę już te chwyty Kate Jackson zelżały, co pozwoliło Aśce na większą kontrolę tego pojedynku. Dobra pozycja za plecami, dobra kontrola, dobre ucieczki. No i w końcówce jeszcze pokusiła się o wysokie kopnięcie. Druga runda dla zawodniczki Arachion MMA Olsztyn. Jest tam troszeczkę problem. Trzeba popracować jednak, bo to rozcięcie wydawało mi się bardzo, bardzo szerokie. Najlepsza akcja, prawda? No ale na takie akcje Aśki czekaliśmy. Ileż razy ona na ringach całego świata prezentowała takie kopnięcie. Widzieliśmy od razu po tym hejkiku, dosyć spory guz pojawił się na łuku brwiowym Kate Jackson. Nie wiadomo, czy lekarz pozwoli jej przystąpić do trzeciego starcia. O, takie urazy mogą w szybkim tempie rosnąć, powodując problemy z widzeniem. Guz na głowie chyba Jeromana Banera w pewnej walce był wielkości cytryny. Omar Chominik w starciu z José Aldo. Też to rosło, rosło błyskawicznie. Wyglądało to naprawdę przerażająco, jednak Kanadyjczyk wyszedł i dał jeszcze kapitalny pojedynek. Okej, Jackson. Nie. Moim zdaniem nie wolno dopuścić Kate Jackson do trzeciej rundy. No zgadza się, wygląda fatalnie Brytyjka. Oczywiście to konsekwencja tych ciosów i kopnięć Joanny Jędrzejczyk. Po dwóch rundach Joanna Jędrzejczyk zostaje zwycięzczynią tego pojedynku z Kate Jackson. Trzecia zawodowa walka, trzecie zwycięstwo. Drżyjcie, następne rywalki dziewczyny z Olsztyna. Walka wieczoru. Brawa chyba dla Angielki za tę pierwszą rundę. Oni przeczytali Aśkę, wiedzieli, co będzie największym niebezpieczeństwem i postanowili to zneutralizować. W pierwszej rundzie Jackson się to udawało znakomicie. Pierwszy raz w Polsce walka kobiet walką wieczoru na gali w Olsztynie. Mamy takie wrażenie, że chyba nie ostatnie. I to nie ze względu tylko i wyłącznie na modę, jaka w tej chwili zapanowała na świecie. A już w tej chwili Izabella Matczak i Asiu, bohaterka tej gali. Zwycięstwa dzisiaj. Kate Jackson to rywalka dużo bardziej doświadczona od ciebie, ale ostatni raz walczyła w styczniu ubiegłego roku. Czy czułeś w ringu to dzisiaj? Jak odbierałaś tę dzisiejszą walkę? Jakie warunki postawiła ci Brytyjka? Co czułam w ringu? Oczywiście power i moc, bo przygotowania były mocne. Także nie było strachu ani oporu
ze strony Angielki. Była silna. Czułam to, bo oczywiście jestem stójkowiczką. Jak pokazałam, również mogę walczyć w parterze, także bądźcie wszystkie czujne. A cóż mogę powiedzieć? Byłam gotowa na nią, trochę zaniepokoiło mnie to jest rzucanie wagi, była cięższa. Może to był ich taki gameplan, że nie zrobią wagi na walkę wieczoru, bo wiedzą, że jej nie odwołamy. Ale ja udowadniam, że można wszystko, także tyle. To kolejna gala, gdzie twoja walka jest na szczycie rozpiski, ale pierwsza, jeśli chodzi o mieszane sztuki walki. Czy uważasz, że dzisiejszym występem zasłużyłaś, żeby to właśnie twoje walki były tą wisienką na torcie? To pytanie do telewidzów i pytanie do fanów, czy się podobało? Nic więcej nie mam do powiedzenia. Asia, na koniec wiem, może państwo jeszcze nie wiedzą, ale Asia ma bardzo dużego hopla na punkcie butów sportowych. Ma ich 48 par i obiecała, że po tej walce kupi kolejną, 49. Czyli w poniedziałek lecimy do sklepu i robimy sobie prezent za dzisiejszą wygraną. No może będzie to prezent, bo tutaj jest akurat mój sponsor, szef sklepów Olimp, także dziękuję za wszystko. Także na pewno coś wybiorę, bo pomimo, że dostaję właśnie... Pan Jarek jest bardzo hojny i pomimo, że dostaje, to mi ciągle mało i też kupuje, także na pewno jedna para przyleci do mnie. A z tego miejsca chciałabym podziękować wszystkim fanom. Bardzo wielkim wyróżnieniem dla mnie było to walczyć dla was. Dziękuję mojemu tacie, życzę mu wszystkiego najlepszego, bo ma urodziny za dwa dni. Pan Marek Szuliński też ma urodziny i to dzisiaj, także wszystkiego dobrego. Także dziękuję moim sponsorom, Dachland, Allpol, Lech Centrum Ciepła, Sztajer, Endorfina, Rena, Składanka, Olimp, Alchemik, także jest tego dużo, ale się cieszę, że te firmy nas wspierają, bo bez nich byśmy nie istnieli. Oczywiście dziękuję moim trenerom, organizatorom, pani Wasileckiej, pani Ruteckiej, także wielkie podziękowania. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Raz jeszcze gratulacje. My również dziękujemy państwu za uwagę. Mamy nadzieję, że państwu podobała się ta gala, bo emocji nie brakowało. 8 zawodowych pojedynków w formule MMA, współcześni gladiatorów i walka wieczoru w wykonaniu pani. Walka, która mogła się podobać nam i państwu. Tyle z Olsztyna, z areny Urania. Izabela Matrzak wywiady, Andrzej Janisz komentarz i Łukasz Joras Jurkowski. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Ludzie wstają.